Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść. Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 2 razy w tygodniu. Daję 10 ze wszystkiego, co nabywam. A celnik stał z daleka. I nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, mówiąc: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam, ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. W ubiegły piątek przeżywaliśmy w Teatrze Ziemi Rybnickiej uroczystą galę z okazji 50-lecia daru duszpasterstwa akademickiego w Rybniku. Wielu z was tam było. Piękne wydarzenie. I po tym wydarzeniu była taka możliwość, żeby powspominać troszeczkę, też spotkać się przy kawie, przy cieście. Ale był też mikrofon wystawiony, no i zapraszaliśmy do tego, żeby zabrać głos. Jednym z tych, którzy głos zabierali, był ksiądz Stefan Czermiński. Myślę, że wielu osobom znany. I ksiądz Stefan powiedział taką historię, dla mnie właściwie przypowieść, która bardzo jakoś mi się spodobała i powiedziałem mu potem, że mu to opowiem na kazaniu. Więc jakbyście z nim rozmawiali, to powiedzcie, że faktycznie opowiedziałem to na kazaniu. Odprawiał kiedyś mszę świętą, gdy był duszpasterzem akademickim. No i w czasie tej mszy świętej do kościoła wchodzi kobieta, jakoś skromnie ubrana, może bezdomna, może narkomanka, mówi, no bo tak się troszeczkę dziwnie zachowywała. I w czasie zbierania kolekty widzi, że zostawiła sobie koszyk i wyciąga z niego pieniądze. No i on to obserwuje od ołtarza, ale mówi, no nie będzie mszy przerywał. I upominał jej, tak trochę nie wypada. No ale ludzie widzieli i zareagowali. Tak, pochwycili ją, można powiedzieć, na gorącym uczynku. No i po mszy świętej prowadzą ją do księdza. No i każdy pomyślałby sobie, że ona jakoś będzie skruszona, albo będzie jej głupio, albo wstyd. Ale ona zaczyna po nim krzyczeć. Krzyczy, że zbiórki w kościele to powinny być na biednych, a ona jest biedna, dlatego te pieniądze jej się należą. I tutaj tak nieoczekiwanie ksiądz Stefan to podsumował, że podobnie jest z nami przed Bogiem. Że my wszyscy jesteśmy takimi żebrakami przed Bogiem, nic nie mamy, ale ciągle Mu mówimy, że nam się należy. Powiem szczerze, że jakoś tak pasuje mi to do tej dzisiejszej Ewangelii. Do tego celnika i faryzeusza, właściwie do faryzeusza, który słyszymy, że przychodzi i odmawia bardzo dziwną modlitwę, bo dziękuję, że nie jest jak inni, bo ci inni są źli, a jednocześnie mówi Bogu, że pości, że się modli, że jest porządny, że daje jałmużnę. I trzeba by zadać pytanie faryzeuszowi, do kogo on się modli właściwie? Czy w jego modlitwie Bóg jest na pierwszym miejscu? Czy w tej modlitwie chodzi o Boga, czy też o jego ego, o jego dokonania, o to, jaki on nie jest wspaniały? A przecież gdyby faryzeusz troszeczkę bardziej się zastanowił, to wiedziałby, że to wszystko dobro, które robi, bo nie kwestionujemy tego dobra, i tak robi dzięki Bogu. Bo przecież Pan Bóg dał nam życie, Pan Bóg dał nam jakieś talenty, Pan Bóg dał nam jakiś czas tutaj na ziemi, nie wiemy, ile ten czas potrwa. I faryzeusz nie dochodzi do tego momentu. Przypisuje sobie te zasługi. Jest po prostu pyszny.
obrósł w piórka. Ale widzimy, że ta pycha, ona jest przedziwna. Nie wiem, czy na tym kiedyś się zastanawialiście, że człowiek pyszny, wbrew pozorom, wcale nie jest bardziej pewny siebie. Bo widzimy w tej Ewangelii, że on pogardza drugim człowiekiem. Buduje swoją wielkość na takim kontraście. Ja jestem taki, a ci inni są tacy. No i właśnie, to grozi każdemu z nas. I myślę sobie, że przed tym trzeba się wystrzegać, żebyśmy tacy nie byli. Żebyśmy się modlili tak jak ten celnik, który wiedział, że nie jest doskonały. Który wiedział, że nie jest idealny przed Bogiem. Ale potrafił powiedzieć: moja wina. Nie twoja, nie czyjaś, ale właśnie moja. I w pierwszym czytaniu słyszeliśmy, że to właśnie modlitwa pokornego przeniknie obłoki i nie dozna pociechy, zanim nie osiągnie celu. Nie odstąpi, aż wejrzy Najwyższy i ujmie się za sprawiedliwym i wyda słuszny wyrok. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy wezwani do pokory. Ostatnie Ewangelie tak jakoś się nam układają, że dużo o tej pokorze jest, ale myślę, że to chyba dla nas wszystkich bardzo ważne, żeby właśnie ciągle budować swoją wielkość w oparciu o Boga, nie o porównywanie się z innymi, nie o pogardzanie innymi. Dzisiaj tego jest bardzo wiele w świecie, za wiele, zdecydowanie. My jako uczniowie Chrystusa mamy być inni, bo człowiek pokorny, on zna swoją wartość, jest prawdziwie wielki i nie musi tego udowadniać. Gdy ktoś ciągle o tym mówi, no to znaczy, że nie jest tego pewny. Gdy ktoś ciągle się chwali, to znaczy, że może nie czuje, że to, co robi, jest ważne. W innym miejscu Pisma Świętego, podsumowując to wszystko, możemy przeczytać krótkie zdanie, które zawsze jakoś mocno mnie przenika. Powiem szczerze, gdy klękam do modlitwy, często mi się ono przypomina. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Obyśmy byli tymi drugimi. Amen.